Kontynuujemy program Wolne Głosy w Telewizji Republika. Wracamy do tematyki politycznej. A moim Państwa gościem jest pan Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. I najpierw kierunek wschodni. No, właściwie te dwa kierunki zdominowały rozmowy polityczne: wschodni i zachodni. Południowo-zachodni. I o nim sobie dalej powiemy. Ale najpierw wschodni. Kwestia przedłużenia obowiązywania stanu wyjątkowego nad naszą wschodnią granicą, w tym niewielkim, wąskim pasie przy wschodniej granicy. Czy jest uzasadnione, czy strona opozycyjna podnosi sprzeciw, czy wygląda to trochę inaczej niż przed pierwszym wprowadzeniem stanu wyjątkowego? Ja odniosłem takie wrażenie, że trochę zmieniła się narracja opozycji. Nie jest już ona tak zdecydowana jak przed samym wprowadzeniem. Rzeczywiście można mieć takie wrażenie. Mam nadzieję, że to będzie długofalowa zmiana i oczywiście zobaczymy, jak opozycja zachowa się w Sejmie w sytuacji, jeśli pan prezydent podejmie decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego. Czy opozycja tym razem zachowa się w sposób odpowiedzialny, jak na dbających o bezpieczeństwo państwa polityków przystało, bo do tej pory niestety, używając najróżniejszych argumentów, no, duża część z nich była mało poważna. Niestety ośmieszali się w tym zakresie. Czy samo przedłużenie trwania stanu wyjątkowego jest uzasadnione? Mówił wczoraj o tym na konferencji minister Kamiński wraz z ministrem Błaszczakiem. Cały czas trwa ta organizowana przez reżim Łukaszenki operacja przerzucania na Białoruś imigrantów z krajów arabskich, z krajów byłego Związku Radzieckiego, z krajów Afryki, po to, żeby następnie ich wysyłać na polską granicę, by próbowali przedostać się do Polski i dalej do Unii Europejskiej. Ta operacja cały czas trwa, w związku z czym my też musimy mieć narzędzia do tego, żeby odpowiadać i do tego, żeby polskiego bezpieczeństwa bronić. Stan wyjątkowy do tej pory, ten instrument prawny do tej pory działa. Dzięki temu możemy sprawnie uniemożliwiać przekraczanie granicy, a jeżeli już do niego dojdzie, to zatrzymujemy te osoby. One są prześwietlane, jeżeli składają wnioski azylowe, to one są rozpatrywane i w ten sposób jesteśmy w stanie panować nad tym, co na granicy się dzieje. W związku z tym ten wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego jest jak najbardziej uzasadniony. No, część opozycji nie jest do końca przekonana i choćby ta konferencja, na którą pan się powołał, ta wczorajsza, jest krytykowana przez, mówię, część opozycji, że było tam więcej twardej pornografii niż konkretów. Cały czas część przedstawicieli opozycji zgłasza, podnosi taką kwestię, że zbyt mało wiemy informacji konkretnych o tym zagrożeniu ze wschodu, żebyśmy mogli podjąć racjonalną decyzję na tak czy na nie. Co by pan im odpowiedział? Wyznawcy teorii Freuda pewnie by stwierdzili, że to, co ktoś najbardziej zapamiętał z tej konferencji, dużo mówi o nim samym. Ja akurat byłbym skłonny skupić się na tych informacjach, które dowodziły, że wśród imigrantów są osoby powiązane z organizacjami terrorystycznymi, są osoby, które odbywały szkolenia w Rosji na przykład, że są tam osoby, u których ujawniono materiały z egzekucji na przykład Państwa Islamskiego, dokonywanych poprzez odcięcie głowy. No, jeżeli ktoś takie materiały sobie relaksacyjnie przechowuje w telefonie, to uważam, że jest to powód do tego, żeby polskie państwo się nim zainteresowało. I wydaje mi się, że opozycja też powinna to zrozumieć. Tutaj chodzi o życie i zdrowie
Polaków, ale równocześnie ubolewam nad tym, ale równocześnie rysuje się jasna alternatywa. Czy o bezpieczeństwo Polski ma dbać Prawo i Sprawiedliwość i nasz rząd, tak jak teraz to czyni, twardo broniąc granicy, czy Polacy woleliby, żeby była to opozycja, która jak widać woli użalać się nad tym, że na przykład zdjęcia z telefonu dowodzące kontaktów z organizacjami terrorystycznymi zostały ujawnione. Opozycja, której posłanka pani Hartwich apelowała, żeby wpuścić wszystkich jak leci, a później się zobaczy. No, to jest bardzo jasna alternatywa, jakiej Polski chcemy i tego, kto powinien się zajmować jej bezpieczeństwem. Na kogo może liczyć obóz Zjednoczonej Prawicy w Sejmie podczas ewentualnego głosowania? Na jakie środowiska, na jakich posłów? Wierzę, że środowisko Pawła Kukiza zachowa się odpowiedzialnie, tak jak poprzednim razem. Liczę również na niektórych posłów innych ugrupowań, czy innych klubów, czy posłów niezrzeszonych. Oczywiście zobaczymy. No, ja cały czas liczę. Może to jest optymizm na wyrost, ale ja cały czas liczę, że jednak zdecydowana większość posłów uzna, że ochrona polskiej granicy jest czymś, za czym warto podnieść rękę na sali sejmowej. No zobaczymy. Wszystko przed nami. Warto się będzie przyglądać temu, co dzieje się na granicy, za wschodnią granicą. Teraz popatrzmy na ten drugi kierunek ważny dla nas, czyli zachodni, południowo-zachodni. Najpierw taka kwestia, którą też starałem się poruszać i dzisiaj, i w poprzednich dniach w rozmowach z politykami. My patrzymy na spór wokół Turowa jako na spór polsko-czeski, no bo on rzeczywiście formalnie jest polsko-czeski, plus jeszcze jest czynnik niby arbitrażu, czyli TSUE, ale gdzieś tam w tle pojawia się element niemiecki. Formalnie nie są Niemcy żadną stroną w tym sporze, ale mają kopalnie. Właściwie z tego samego złoża czerpią, też węgiel brunatny. Jakby pan się odniósł do tych spekulacji, bo to są na razie tylko spekulacje o tym, że Niemcy odgrywają jakąś rolę w tym sporze? Oczywiście tego nie wiemy na pewno. To strona czeska złożyła pozew do TSUE. Ze stroną czeską rozmawiamy, próbujemy znaleźć polubowne rozwiązanie tej sprawy z korzyścią i dla strony polskiej, i dla Czechów, ale faktycznie to przecież nie jest tak, że kopalnia w Turowie jest jedyną kopalnią na tym terenie. Tam jest ich w bardzo niewielkiej odległości od siebie, po trzech stronach granicy, czyli polskiej, czeskiej i niemieckiej, jest tych kopalni kilka. I faktycznie metoda wydobywania węgla brunatnego jest raczej taka sama we wszystkich, więc faktycznie nieraz były już podnoszone pytania, dlaczego to tylko Turów miałby być tutaj winny problemom z wodą po stronie czeskiej, problemom, którym notabene akurat, jak twierdzi raport ekspercki, niekoniecznie winna jest sama kopalnia. No, po stronie czeskiej po prostu jest też bardzo długotrwała, największa od lat susza. Tak, takie informacje również docierały do nas latem o rekordowej suszy. Natomiast problem z kopalnią i z elektrownią dla nas jest. Głosy, które często podnoszone są przez stronę opozycyjną, to zrozumiałe, ale także przez komentatorów, przez ekspertów przychylnych władzy obozowi Zjednoczonej Prawicy, to są pytania, dlaczego to tyle trwa? Dlaczego premier Mateusz Morawiecki składał deklarację wiele miesięcy temu, że sprawa właściwie już jest załatwiona, już kwestia ta jest dogadana z Czechami, mamy koniec września i nie widać końca tego sporu, a TSUE nam zaczęło naliczać kary. Więc pytanie, kiedy to się skończy i przede wszystkim, czy skończy się dla Polski z korzyścią? Faktycznie był taki moment i wtedy mówił pan premier Morawiecki, że wydaje się, że porozumienie jest blisko. Niestety okazało się, że
że z tamtego miejsca nie ruszyliśmy do przodu tak jakbyśmy liczyli. Jeśli to zależałoby tylko ode mnie, czy tylko od polskiej strony, to dogadalibyśmy się być może w 3 dni, bo tutaj jest zdecydowana wola porozumienia. No, nie jest tajemnicą, że w Czechach toczy się dzisiaj kampania wyborcza przed nadchodzącymi wyborami. To na pewno nie ułatwia podejmowania takich decyzji. Liczymy, że jednak mamy sygnały od negocjatorów, że wczorajsze rozmowy przyniosły jakiś niewielki, ale przyniosły postęp. Liczę, że to będzie szło w tym kierunku. A jeśli chodzi o same kary, to jest kwestia trochę odrębna. No, Trybunał postanowił naliczać kary za niewykonanie zupełnie drakońskiego i nieproporcjonalnego środka zapobiegawczego. To znaczy de facto Trybunał domagał się wyłączenia kopalni, co za tym idzie wyłączenia elektrowni, co za tym idzie wyłączenia prądu dla milionów gospodarstw domowych, które to decyzje mogły być nieodwracalne. Czyli tak naprawdę Trybunał nie miałby już o czym rozstrzygać. No, na taki dyktat nie możemy się godzić. Ostatnia już kwestia, którą chciałem pana spytać, to informacje o tym, że obóz Zjednoczonej Prawicy ma się w Sejmie powiększyć o jeszcze jeden podmiot. Podobno trwają już ostatnie rozmowy dotyczące umowy koalicyjnej. I jak to będzie z tym nowym podmiotem politycznym? Powiedziałbym tak, pożyjemy, zobaczymy. Toczą się różne rozmowy. Są oczywiście posłowie, część z nich zgromadzona w ramach koła, część bardziej, powiedziałbym, rozproszona, którzy wspierają program Zjednoczonej Prawicy. My chcemy tę współpracę cały czas utrzymywać, pogłębiać. Oczywiście jesteśmy otwarci i mówiliśmy to wielokrotnie, jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto chce realizować ten dobry dla Polski program, z którym Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, kto chce nas wspierać w tworzeniu Polskiego Ładu. Będziemy zatem czekali i obserwowali na to, co się w najbliższych dniach w Sejmie wydarzy. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję serdecznie. Spokojnego wieczoru. Dziękuję. A w Telewizji Republika już za chwilę Michał Trześniewski, jego program Wolne Głosy Zagranica. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.